Niewielka społeczność, w której w okresie wakacyjnym pojawia się wielu turystów z dużych miast, to wyzwanie dla ludzi, którzy chcą zaspokoić potrzeby mieszkańców i przyjezdnych. Czy Dąbrówno jest kulturalne? Dąbrówno jest bardzo kulturalne, zwłaszcza teraz, kiedy mamy nowy budynek oddany w 2015 roku. Mamy nowe możliwości, sale są piękne, odnowione. Mamy gdzie przeprowadzać warsztaty, gdzie tych ludzi zaprosić, nie musimy się wstydzić. Budynek to oczywiście tylko część sukcesu, reszta zależy od kreatywności i pomysłowości organizatorów kultury. W przypadku Dąbrówna oferta została dopasowana do potrzeb mieszkańców. Warsztaty fotograficzne, ikonopisarstwa, malarskie, tworzenia batiku, wiele zajęć dla młodzieży. Ogromną część ośrodka zajmuje biblioteka, a Dąbrówno należy do wojewódzkiej czołówki pod względem liczby czytelników. Książek mamy dużo, nowości także, również dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które właśnie co roku w ramach promocji czytelnictwa nowości wydawniczych. Biblioteka pełni dziś nie tylko rolę wypożyczalni książek, to miejsce, gdzie odbywa się wiele imprez związanych z czytelnictwem. Dzień Misia, Dzień Kota czy Narodowe Czytanie. Dąbrówno to również miejsce, gdzie latem wypoczywa mnóstwo turystów. To dla nich będzie tworzona najnowsza oferta ośrodka. Ścieżki rowerowe, które były oznakowane, chociażby też i w tym roku, jest moda na rowery, na bieganie. Tym zaktywujemy ludzi, żeby też przyszli, odwiedzili nas. A nowych pomysłów jest dużo więcej. Kawiarenka na tarasie biblioteki, wypożyczalnia rowerów, a przede wszystkim imprezy cykliczne. Noc świętojańska, Dni Dąbrówna czy Święto Ziemniaka. To wszystko powoduje, że Dąbrówno przez cały rok jest miejscem przyjaznym mieszkańcom i turystom. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv